Cześć Wam, moi drodzy, w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach temat serwisów społecznościowych, ich cenzury, wolności słowa, banów i tak dalej wraca do nas jak bumerang, więc postanowiliśmy nieco bardziej się mu przyjrzeć i zobaczyć, czy rzeczywiście, kiedy zakładamy konto na takim portalu społecznościowym, to narażamy się na to, że będziemy cenzurowani i czy w regulaminie takich serwisów społecznościowych, tutaj na przykładzie Facebooka, sprzedajemy naszą duszę diabłu. Oczywiście wszystko w teorii, bo to, co ma się w regulaminie, może niekoniecznie przekładać się na to, jak to wygląda w rzeczywistości. Jakie kruczki znajdują się w takich regulaminach, czy nasze treści, które tam umieszczamy, rzeczywiście są nasze? O tym w dzisiejszym Kajś wyjaśnia. Serdecznie Was zapraszam. A zacznijmy od tego, że w ogóle przejrzenie wszystkich regulaminów i zasad, które są na Facebooku, nie jest rzeczą prostą, ponieważ nie ma jednego spójnego dokumentu, który wszystkie zasady, regulaminy, wytyczne Facebooka zbiera w jednym miejscu, tylko trzeba się między nimi przeklikiwać i zawsze, no, nie będzie sytuacji, w której czegoś na pewno nie przegapimy. Natomiast wybrałem kilka takich elementów, które myślę, że dla nas są najważniejsze. Zaczniemy od tego, co wzbudzało spore kontrowersje pod koniec zeszłego roku, czyli nowy zapis wprowadzony w październiku 2020. Mam tutaj małą ściągę. Zaraz powiem Wam, o co konkretnie chodzi. Mianowicie chodzi o punkt trzeci i podpunkt drugi regulaminu, w którym określone jest, co można udostępniać i robić na Facebooku. Czytamy tam m.in., że użytkownik nie może wykorzystywać produktów Facebooka do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które naruszają regulamin, naruszają standardy społeczności, są niezgodne z prawem, wprowadzają w błąd, są oszukańcze, naruszają prawa innych osób, w tym prawa własności intelektualnej. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Dalej czytamy. Użytkownik nie może wysyłać wirusów ani złośliwego kodu. Okej, też spoko. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych produktów sposobem automatycznym, czyli nie możemy postawić jakiegoś bota, który będzie zbierał masowo informacje o innych użytkownikach, natomiast jeżeli mamy chęć, to możemy przeglądać wszystko i zapisywać to sobie ręcznie, no bo tego nikt nam przecież nie zabroni. Później mamy informację, że możemy usunąć lub zablokować treści, które naruszają powyższe postanowienia, znaczy Facebook może, co też jest ok. Natomiast najwięcej kontrowersji wzbudza ostatni, bardzo krótki akapit tego drugiego podpunktu, który właśnie zaraz Wam przytoczę. Możemy też usunąć lub ograniczyć dostęp do Twojej zawartości usług lub informacji, jeżeli uznamy to za konieczne w celu uniknięcia konsekwencji prawnych ze strony Facebooka. Co to oznacza? Że Facebook w zasadzie może usunąć wszystko, co tylko chce, każdą jedną treść, jeżeli po prostu uzna, że może ona wystawić Facebooka na jakieś konsekwencje prawne. I może się wydawać dla nas, że okej, to jest w zasadzie dobra informacja, natomiast martwi to słowo, że uznają, tak, że nie ma jakiegoś spisu, jednego spójnego dokumentu, który powie, co narusza, tylko każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i za każdym razem decyzja może być zupełnie inna. A skąd w ogóle taki zapis i te kontrowersje? Otóż Facebook nie jest wydawnictwem. Jest portalem społecznościowym, który udostępnia wszystkim możliwość pisania czegokolwiek i on za to nie bierze odpowiedzialności. W przeciwieństwie do wydawnictwa, na przykład jakiegoś pisma, prasy czy też serwisów informacyjnych, w momencie, kiedy autor jakiejś informacji, jakiegoś artykułu złamie prawo, napisze nieprawdę, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, to odpowiedzialność za niego przejmuje redaktor naczelny i wydawca. Sam autor nie jest pociągany do odpowiedzialności, tylko właśnie całe pismo, całe wydawnictwo, bo ono dopuściło właśnie do tego, do wypuszczenia takiej treści. W przypadku Facebooka nie jest tak. Facebook określa, że nie jest wydawnictwem, nie ponosi odpowiedzialności za to, co jest napisane na jego stronach, więc każdy teoretycznie powinien móc pisać, co chce. Wydawca ma właśnie to prawo, że może ingerować w treść, może ją redagować, zmieniać. Jeżeli autor wysyła coś do pisma, no to zgadza się na to, że tam będzie jakaś korekta, będą jakieś zmiany, może być zmiana tytułu nawet. Znaczy może się nie zgodzi, wtedy treść będzie po prostu nieopublikowana, natomiast jeżeli już sprzedał daną treść, no to wydawca robi z nią tak naprawdę co chce. Facebook nie chce być uznany za wydawcę właśnie po to, żeby nie ponosić takiej odpowiedzialności i też w Stanach Zjednoczonych, myślę, że w wielu innych krajach, sytuacja prawna wydawnictw jest zgoła inna od takich serwisów społecznościowych, dlatego też one tutaj trochę walczą i ten zapis jest
w tym aspekcie nieco kontrowersyjny. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że Facebook w zasadzie może usunąć wszystko, jeżeli uzna, że pomoże mu to wykaraskać się prawnie z czegokolwiek. No dobra, a co z treściami, które tam umieszczamy? Czy tracimy do niej prawa? Czy przekazujemy prawa Facebookowi? Co Facebook może zrobić z naszymi zdjęciami, filmami, nie wiem, wierszami, które umieścimy na Facebooku? Czy może je w jakiś sposób wykorzystać? I tutaj w regulaminie najpierw czytamy taką fajną formułkę, że użytkownik jest właścicielem wszystkich materiałów, informacji opublikowanych przez siebie w serwisie i samodzielnie określa sposób ich udostępniania poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji. I to brzmi tak, jakbyśmy mieli pełnię praw, Facebook w ogóle, Facebooka to nie interesuje, możemy sobie ustawić co chcemy i tak będzie, natomiast no nie do końca tak jest. W regulaminie czytamy bowiem, niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, na przykład zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej. Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Facebooku lub w innych produktach Facebooka, z których korzysta. Żaden zapis niniejszego regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Czyli jakby dalej jesteśmy utwierdzani w przekonaniu, że te prawa są nasze i tylko nasze, że my mamy do tego prawa, regulamin w żadnym momencie nie zabiera nam tych praw, ale nie wspomina o tym, że przekazuje te prawa też innym podmiotom, w tym Facebookowi, bo tutaj pojawia się też magiczne słowo. Jednakże, abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych na korzystanie z tych treści. Służy to wyłącznie świadczeniu i ulepszaniu naszych produktów i usług zgodnie z opisem. Szczególnie w przypadku udostępniania publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszych produktach lub w powiązaniu z nimi, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej zbywalnej. Czyli co to oznacza? Jeżeli umieszczamy jakieś zdjęcie, jakiś film, przekazujemy Facebookowi licencję. To znaczy, że nie tracimy własnej licencji, własnych praw do tego dzieła, natomiast udostępniamy też te prawa Facebookowi. Jeżeli udostępnimy jakieś zdjęcie, jakiś film, to dajemy prawo niewyłączne, bo Facebook nie będzie sobie rościł wyłącznych praw. To znaczy, że jeżeli umieścimy to zdjęcie na 5 innych serwisach i 5 serwisów stwierdzi, że chcą mieć te niezbywalne prawa, to 5 serwisów będzie miało do nich prawa. To oznacza niewyłączność i zbywalność, czyli że regulamin tutaj później określa, w jakich sytuacjach możemy zakończyć tę umowę licencyjną z Facebookiem, obejmującej prawo do udzielania sublicencji. I to oznacza, że Facebook ma prawo przekazywać tę licencję dalej i przekazywać prawa do naszych treści, naszych zdjęć, filmów, wierszy, czegokolwiek na Facebooku nie umieścimy, kolejnym firmom. I to bezpłatnie, globalnie i obejmujące takie rzeczy jak korzystanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie treści i tworzenie na ich podstawie utworów pochodnych. To znaczy, że Facebook może udzielić komuś licencji na to, żeby wyświetlał publicznie te materiały, które my tam umieściliśmy. Może też tworzyć na ich podstawie dzieła, czyli na przykład może stworzyć reklamę, w której pojawi się nasza twarz, jeżeli jakieś zdjęcie swoje umieściliśmy na Facebooku, w teorii. Licencja wygaśnie w momencie usunięcia treści użytkownika z naszych systemów. Ok, czyli jeżeli usuniemy zdjęcie z naszego profilu, to tego zdjęcia już wykorzystać nie będzie, prawda? Otóż nie. Tutaj pojawia się to słowo, że usunięcia z systemów, nie z naszego profilu, nie z naszego konta, tylko z systemów Facebooka. Co to oznacza? Że mogą nadal być obecne w innym miejscu, w naszych systemach, w przypadku gdy, tutaj mówimy o usunięciu z naszego profilu, niemożliwe jest ich automatyczne usunięcie z powodu ograniczeń technicznych, treści zostaną usunięte najpóźniej po 90 dniach. Czyli w momencie, kiedy my usuniemy nasze zdjęcie i z powodów jakichś technicznych, niewymienionych tutaj, Facebook nie będzie w stanie usunąć ich ze swojego systemu, no to one jeszcze przez 90 dni mogą być przechowywane. Ale to nie wszystko, ponieważ tutaj jest jeszcze kilka innych wyłączeń. Dlaczego Facebook może nasze zdjęcia przechowywać i jak długo? I na te pytania jest, może przechowywać z różnych powodów i tak długo jak chce, ponieważ jeden z punktów mówi nawet, że treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane.
Czyli jeżeli na przykład Facebook uzna, że zachowa nasze treści w celach archiwizacji, no to może je przechowywać tak długo jak chce, ponieważ do takiego celu zostały one tam zachowane. Natomiast tutaj regulamin określa, że w sytuacjach jakichś prawnych, kiedy sąd chce dowodów, kiedy treści użytkownika zostały, o, to też jest ważne, kiedy treści użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z licencją i osoby te ich nie usunęły. Czyli my umieszczamy zdjęcie, Facebook zgodnie z regulaminem udziela sublicencji komuś innemu na wykorzystanie tego zdjęcia, ktoś to zdjęcie wykorzysta, jeżeli my je usuniemy, to ta osoba tej licencji nie traci, dalej ma prawa do naszego zdjęcia, mimo tego, że my już je usunęliśmy, bo ono wykorzystało je, tak jak jest tu napisane, zgodnie z licencją i ich nie usunęli. Trzecia ważna kwestia jest taka, jakie informacje zbiera od nas Facebook, na co się godzimy. Znajdziemy w regulaminie takie zapisy, że Facebook oczywiście rozpoznaje naszą twarz, możemy też nawet zaznaczyć w opcjach taką fajną funkcję, żeby nasza twarz była rozpoznawalna na zdjęciach i Facebook wtedy będzie nas mógł automatycznie sugerować innym osobom, ponieważ w momencie, kiedy już odpalamy aparat z jakąś funkcją filtrów, no to algorytmy muszą tak zeskanować naszą twarz, żeby wiedzieć, gdzie są oczy, gdzie jest nos, żeby te ładne filtry na nas nałożyć, więc ma naprawdę bardzo dobry skan naszej twarzy i jest w stanie nas rozpoznać na zdjęciach nawet średniej jakości. Natomiast jakie jeszcze informacje od nas zbiera? Otóż okazuje się, że Facebook może wiedzieć o nas więcej niż my sami, ponieważ Facebook zbiera informacje o tym, co robią inni i jakie inni dostarczają informacje na nasz temat. Jeżeli inne osoby o nas piszą, jeżeli inne osoby korzystając z Facebooka odnoszą się do nas, lubią to, co my, lajkują nasze posty, jest tutaj ładnie napisane, mogą się do tego zaliczać informacje na Twój temat, na przykład gdy inne osoby udostępniają Twoje zdjęcia lub je komentują, wysyłają Ci wiadomość, bądź też przesyłają, synchronizują lub importują Twoje dane kontaktowe. Znaczy, że nawet możemy nie mieć profilu na Facebooku, ale jeżeli ktoś gdzieś wpisze nasze dane kontaktowe, synchronizuje je z Facebookiem, ponieważ synchronizuje sobie kontakty facebookowe ze swoim telefonem i tam się pojawi nasze imię, nazwisko i numer telefonu, no to już w bazie Facebooka widniejemy. Dalej, informacje od partnerów. Reklamodawcy, deweloperzy aplikacji i wydawcy mogą przesyłać nam informacje za pośrednictwem wykorzystywanych przez nich narzędzi biznesowych, w tym wtyczek społecznościowych, logowania do serwisu. Partnerzy Ci przekazują informacje o Twoich działaniach poza serwisem Facebook, w tym informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzanych przez Ciebie w witrynach, Twoich zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z ich usług, niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany do Facebooka. Oznacza to, że jeżeli jakaś strona, sklep internetowy, gra, aplikacja jest partnerem facebookowym i my tam wejdziemy, no to Facebook będzie dostawał te informacje, mimo tego, że możemy nawet nie mieć konta na Facebooku, a regularnie też istnieje informacja, że Facebook zbiera chociażby informacje na temat tego, jak ruszamy myszką, w jaki sposób, gdzie klikamy, gdzie patrzymy. Wszystkie te rzeczy są zbierane nie tylko na Facebooku, ale też od partnerów zewnętrznych, o czym nawet możemy nie mieć świadomości, bo możemy się na ten regulamin Facebooka przecież w żaden sposób nie zgadzać. Natomiast zgadzając się na regulaminy tych konkretnych partnerów, no pozwalamy Facebookowi zbierać żniwa. Dalej, jakie informacje jeszcze zbiera od nas Facebook? Informacje o urządzeniu. Dane takie jak system operacyjny, wersja sprzętu, oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz wtyczki. Działanie urządzeń. Informacje dotyczące działań, zachowań związanych z urządzeniami, na przykład czy okno jest otwarte na pierwszym planie, czy w tle. Informacja o ruchach myszki, no właśnie, które pomagają odróżniać ludzi od botów. Identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, na przykład gier, aplikacji, kont, z których korzystasz, identyfikatory urządzeń rodzinnych, sygnały Bluetooth, informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach, nadajnikach sieci komórkowej znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia, czyli informacje, które za Twoim pozwoleniem możemy uzyskiwać, takie jak dostęp do lokalizacji GPS, aparatu zdjęć, sieci i połączenia, nazwa operatora sieci, dostawcy internetu, język, strefa czasowa, adres IP, numer telefonu komórkowego, prędkość w połączeniach, a także informacje o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w Twojej sieci. Czyli na przykład Facebook może wiedzieć, jeżeli do mojej sieci podłączony jest telewizor smart, że mam taki telewizor, jaki to jest telewizor, jakie rzeczy są do tego telewizora podłączone. Jeżeli w sieci mamy inne urządzenia, to Facebook też może o tym wiedzieć. W zasadzie wie, gdzie mieszkamy, co mamy w mieszkaniu, z jakich rzeczy korzystamy. I na koniec jeszcze taka jedna fajna ciekawostka. Otóż istnieje taki zapis o tym, że Facebook może zmienić nasze imię i nazwisko, naszą nazwę konta na Facebooku. Otóż użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pewnych okolicznościach możemy zmienić nazwę użytkownika dla jego konta,
Na przykład, gdy inna osoba zgłosi do niej prawa lub gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem, nazwiskiem, jakim użytkownik posługuje się na co dzień. Więc jeżeli jako nazwę użytkownika nie mamy wpisanego imienia i nazwiska, to Facebook ma prawo nam tą nazwę zmienić po prostu na imię i nazwisko. No, na pewno już je zna, bo wie o nas wszystko. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem i wyjaśnimy sytuację. Podsumowując, Facebook wie o nas wszystko. Facebook może usuwać nasze treści, może też dodawać nasze treści, takie jak nasze prawdziwe imię i nazwisko. To bardzo ciekawe. Natomiast czy można się tym przejmować? No oczywiście, że można. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli nie mamy Facebooka, to prawdopodobnie i tak Google zbiera informacje poprzez Androida czy poprzez przeglądarkę, więc należałoby się odciąć zupełnie od wszystkiego. A jeżeli ktoś chce o nas konkretnie zebrać jakieś informacje, no to i tak je zbierze. Nawet jeżeli nie wykorzysta internetu, to może wykorzystać kogoś, kto będzie z lornetką obserwował nas przez okno. Natomiast pytanie, czy my wszyscy jesteśmy na tyle ważni, żeby ktoś chciał zbierać informacje o naszym życiu i czy te informacje są w jakikolwiek sposób cenne. I też pamiętajmy, że te informacje nie trafiają do jakichś ludzi, którzy je później przeglądają w aktach, tylko analizuje je algorytm, który wrzuca nas później w jakieś szufladki masy i trafiamy do konkretnych reklamodawców po to, żeby wyświetlały nam się ich treści. Aczkolwiek należy pamiętać, że dajemy ogromne przyzwolenie na wykorzystywanie naszych treści i tego, co udostępniamy w internecie takim firmom jak Facebook, Twitter, Instagram, który też należy do Facebooka i wszystkie te inne portale społecznościowe, ale też każda strona internetowa. Dlatego miejcie w głowie, żeby zważać na to, co udostępniacie i komu, bo może się okazać, że już wszystkie inne firmy, o jakich możecie sobie pomyśleć, te informacje o Was mają. I z tym trochę przerażającym akcentem zostawiam Was na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.